Michał, witam Cię w GKS-ie Katowice. Powiedz mi na początku, dlaczego wybrałeś nasz klub? Witam serdecznie. No, GKS był bardzo zdeterminowany, aby mnie pozyskać, bardzo był konkretny w tych rozmowach, abym się tu znalazł. No, pochodzę ze Śląska, wiem jakim klubem jest GKS, jaką ma historię, więc no, zdecydowałem się na przyjście tutaj. Powiedz mi, masz mimo młodego wieku duże doświadczenie, grałeś już praktycznie na każdym poziomie rozgrywkowym. Myślisz, że to doświadczenie pomoże Ci w walce w barwach GKS-u Katowice na tych drugoligowych boiskach? No, mam taką nadzieję, aczkolwiek wiemy, jakie te ligi w Polsce są, ta druga liga na pewno też będzie w tym sezonie ciężką ligą, no ale myślę, przyszedłem tu z takim zamiarem, żeby pomóc GKS-owi. Powiedz mi, bo na Śląsku, właściwie w Katowicach już grałeś, w barwach rozwoju Katowice, dla Ciebie to taki powrót. Lubisz to miasto, lubisz to miejsce? No tak, to są gdzieś moje rodzinne strony, bo pochodzę ze Śląska, więc w rozwoju czułem się bardzo dobrze, byłem tam dwa razy. No, myślę, że w GKS-ie tak samo się doczuł bardzo dobrze, bo mówię, jestem ze Śląska i wiem, jak tutaj funkcjonują te pewne rzeczy. Powiedz mi, jakie cele stawiasz przed sobą, co chciałbyś osiągnąć w barwach naszego klubu? Na pewno chciałbym być lepszym zawodnikiem, bo to się trenuje, po to się gra mecze, żeby robić te systematyczne kroki, czy też kroczki w przód, no i chciałbym pomóc GKS-owi w wygrywaniu meczu po prostu. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, gdzie Ty na boisku najlepiej się czujesz, bo ja wyczytałem, że jesteś środkowym pomocnikiem, ale chyba takim trochę cofniętym. No tak, ta pozycja, która najbardziej mi odpowiada, to jest ten defensywny pomocnik, czyli tak zwana szóstka. No, myślę, że tam się najlepiej czuję i też chyba będę na tej pozycji występował w GKS-ie. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję.